Dzisiaj z ust waszych ministrów słychać, że PiS-owi śmierdzą unijne pieniądze, tak? Śmierdzą, bo tak wam podpowiadają słupki wyborcze. Ten flirt z tym antyunijnym elektoratem, w to wchodzicie. To ja wam powiem tak, to nie są pieniądze PiS-u, to nie są pieniądze Kaczyńskiego, Morawieckiego, to są pieniądze Polaków, z których tych pieniędzy, tych Polaków okradacie. Mówicie, jak wam pasuje, tak? Teoretyczna wspólnota, to chyba mówił premier Morawiecki, tam prezydent Duda mówił o chodnikach, że tam chodniki. To ja wam powiem, tymi autostradami, którymi tu przyjeżdżacie, tymi pociągami, którymi tu przyjeżdżacie, to wszystko za unijne pieniądze. Szpitale, w których się leczycie, te badania na rezonansach magnetycznych, na tomografach, za unijne pieniądze. Nie ma dzisiaj praktycznie ani jednej rzeczy wybudowanej od 2014 roku, gdzie nie byłoby tej tabliczki dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Chcecie po cichu wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Przyznajcie się do tego głośno. Nie pasują wam te pieniądze, nie pasuje wam Unia. Szkodzicie Polsce. Odejdźcie. Bardzo dziękuję.